Uchybienie konstytucyjnej zasady godności władzy, a także zmiana ustroju siłą to pierwsze komentarze, mocne komentarze prawników, polityków po tym, jak prawie dobę przeszukiwano jedną z posiadłości byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Czy to pokaz siły państwa, rządu Donalda Tuska wobec polityków opozycji? Dzisiaj sprawdzam. Wszyscy państwo wiecie, że przyszedł niedawno bardzo ciężką operację. Było to dokumentowane z tą zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem, ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany. Mimo rekonwalescencji po skomplikowanej operacji i w trakcie leczenia onkologicznego Zbigniew Ziobro przerwał terapię i stawił się na miejscu działań operacyjnych ABW we własnym domu. Wiemy, było ustalone w sposób kategoryczny, że przebywa za granicą. Tak więc kontakt z nim celem informacji, że jest przeszukanie, żeby się stawił, był oczywiście bezcelowy. Taka była ocena prokuratorów. To, co się dzieje, to jest po pierwsze całkowicie nielegalne. Profesor Piotrowski mówi o obrażeniu konstytucyjnej zasady godności nie tylko każdego obywatela, ale i władzy. Jak to tłumaczy obecna władza? Liczba ludzi, którzy została skrzywdzona, choćby wspomnę pana Kwaśniaka, chyba najbardziej bulwersująca sprawa, przez pana Ziobrę, odbiera mu prawo do skarżenia się. Najnowsza historia polityczna zna przypadki przeszukań, zatrzymań, a nawet więzienia dla polityków. Standardy traktowania osób przez państwo, a także podejście samych polityków do organów ścigania różnią się jednak diametralnie. Trzeba pamiętać, że w momencie, w którym doszło do zatrzymania Romana Giertycha, on, mówię to w cudzysłowie, zemdlał i został odwieziony do szpitala, a następnie zbiegł za granicę. To jest rażąca różnica w porównaniu z tym, co zrobił Zbigniew Ziobro, bo Zbigniew Ziobro wrócił z zagranicy i wrócił mimo ciężkiej choroby. A jeśli chodzi o sprawę Stanisława Gawłowskiego, gdzie osoby, które dokonywały przeszukania w jego domu, czekały 5 godzin, żeby pojawił się i żeby mógł brać udział w tym przeszukaniu. A tutaj dokonano przeszukania pod nieobecność Zbigniewa Ziobry, a w dodatku wszystko wskazuje na to, że chciano coś ukryć, ponieważ zasłonięto kamery monitoringu. Prokuratura nie zleciła przeszukania mieszkania Tomasza Grodzkiego mimo zeznań ponad setki świadków i wielokrotnej próby uchylenia mu immunitetu. Mimo swojej bardzo ciężkiej choroby miał odwagę jako mężczyzna przyjechać w ciągu najszybszym, jak tylko to było możliwe, na miejsce tych brutalnych czynności. A przypominam, że jeden z polityków, też posłów obecnego Sejmu, na widok pani prokurator zemdlał. To daje pewien obraz tego, co to znaczy prawdziwy mężczyzna. Niepisaną zasadą w prokuraturze jest, że w okresie świątecznym nie przeprowadza się czynności, jeśli nie chodzi o poważne przestępstwa kryminalne. A do tego jest kwestia czystej etyki. Jeśli się nie szanuje człowieka, do którego się przychodzi z interwencją, jeżeli się lekceważy objawy ciężkiej choroby, jeżeli się depce ten mir domowy, nie szanuje faktu, że tam są dzieci, no to tym samym pogwałca się nie tylko prawo, ale pewne kanony, zasady moralne, zasady zachowania w społeczeństwie demokratycznym. Takich działań nie akceptują zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Jarosław Kaczyński. Obaj są zdania, że to politycy obecnego rządu powinni stanąć przed sądem. Przez spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które kiedyś określone osoby poniosą odpowiedzialność. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.